Czyli jeżeli damy za dużo tutaj DDP, to ten histogram zaczyna tutaj przytulać się do tej prawej krawędzi. Zaczyna nam rosnąć taka kuleczka, powiedzmy. Piksele się pojawiają. Czyli zaczyna się nasze przepalenie. To już dla mnie jest za mocno. Zaczynam sobie tutaj cofać. Wstecz. Jeszcze jest. Tą wartością reguluje. Wypłaszczyło. Tu możemy jeszcze uciec trochę w lewo. Ok, załóżmy, że coś takiego. I mam rozciągnięty histogram. Przy okazji od razu widzimy, jak się zmieniło FWHM dla tego zdjęcia. Wcześniej było 4,5 chyba, 4,55. Po dekonwolucji i pomniejszeniu gwiazd mamy 3,27. I żeby zapisać rozciągnięty histogram, wystarczy wejść tutaj jako zapisać jako przeskalowany plik. I on już jest jako TIFF 16 bitów. Ok. To jest luminancja. Teraz wróćmy sobie do AstroPixel i weźmy kolor. W plusach jest opcja kombinowania, przepraszam, składania kolorów. Dodajemy sobie kanały. B, G, R. Ustawiam jako R. OK. Dodaję G. Warto G. I dodałem klikam kalkuluj. No i mamy obraz RGB i klikamy create utwórz. To będzie po prostu RGB 1. I wychodzę z tego narzędzia. Ten plik pojawia mi się tu na liście na dole. Znowu sobie tutaj zmieniam widok na ten maksymalne rozciąganie histogramu, czyli 20%. I obcinam brzegi. Następnie wykonuję podobną akcję, czyli Remove Light Pollution, podobnie jak na luminancji, Flexibility na maksymalnie w lewo na 1 według twórców programu. Potrzebuję 5 boksów, ja tutaj zawsze robię po rogach 4. No i tutaj na przykład. No i mamy czerwony. Remove red. A jak ominę tą jasną gwiazdę. Czyli wychodziłoby na to, że ta jasna gwiazda to trochę zaburzyła obliczenia tego. Tutaj podobnie.
Dobra, MOZ, calculate. I tak to zostawię chyba. Dobra, jeden czerwony box, mały. Ok. Mamy mod LPC. Poruszymy. Ok. Kolejny krok to jest kalibracja tła. Nie robiłem jej w luminancji, no bo tam same szarości, ale w tym kolorze powinniśmy to zrobić. Z tym, że wcześniej sobie włączam saturację, żeby lepiej się uwydatniły kolory tła. Z tym, że program ma domyślnie ustawione dwa parametry. Saturacja jest na 0,15 i to jest, przepraszam, saturacja jest na 0,15, ale ograniczenie to na 0,25. To jest taka sama wartość jak w Photoshopie. Mam tu Photoshopa, nie mam teraz. Może wam szybko pokażę. To jest w poprzednich tutorialach. To też jest to, o czym mówiła Damian Sienkiewicz. Tylko mam tu jakiś plik. To weźmy. Na kolorze, jak ktoś oglądał wcześniejszy tutorial, to na warstwie ograniczaliśmy saturację tła. I to jest ta wartość właśnie dolna dla warstwy, 25. Więc to samo jest w AstroPixel procesor zrobione. To jest właśnie to ograniczenie saturacji dla dolnych wartości. Jak ja to ściągnę w dół, to ta zielenina, generalnie ten kolor tła zostaje podbity i dzięki temu możemy łatwiej ocenić, gdzie są ciemne partie zdjęcia, które mogą posłużyć do kalibracji tła. Nawet możemy sobie tą saturację podciągnąć do 30 tutaj. To się zmienia. No i widać, tutaj wyszły jakieś takie czerwone plamy. Tu jest jakoś tak jaśniej, tu jest, ale jest bardzo zielono. No to zróbmy sobie to kalibrat background. Klikając lewym klawiszem myszy przybliżamy widok, prawym oddalamy i spróbuję tutaj tak zaznaczyć. To jest głowica. To nie chcę stąd być. No i teraz pytanie, czy to jest gradient jakiś? Co tu się pojawia, czy to jest kolor, który się pojawia gdzieś tam na jakichś mgławicach. To są ciemne mgławice, więc ciężko to ocenić. To ja postaram się trzymać bardziej tych partii zielonych, tego nie będę ruszał. Mamy trzy boksy. Mamy czwarty box. Dobra, zróbmy kalkulator. Kalkulator, ok. Wyłączę saturację. Jeszcze raz sobie kupię to. Kalkulator, ok. GQ udostępnił materiał RGB skalibrowany.